teraz byliśmy na obiedzie, na ramen już dawno nie byliśmy. Pada deszcz i idziemy teraz w kierunku jarmarku. Byliśmy już tam raz i powiem wam, że jakoś nie ma fajnych stoisk. No tak jedynie, jest. No. Jedynie z minerałami, ale być to już jest kolejny ten. Ten Boże Narodzeniowy był duży. A co wy tak pod parasolem? No bo pada. Kropi. To jest piękny wiosenny deszcz. Tak, urośniecie dzięki temu. Tak? No w marzence by się przydało, bo Michasia już jest wyższa. A jutro, moi drodzy, jest imprezka urodzinowa. I dzisiaj muszę właśnie wybrać sobie wiek bez skrówki, bo już nie wiem, którą wybiorę. Ale czyja imprezka? No to myślę, że już raczej domyślałam. Tego, co stoi za kamerą. Tak, tego, co stoi za kamerą. A stylówki u nas to czasami problem, nie? Szczególnie rano do szkoły, czasami sobie tak zrobię, że przygotuję sobie spodnie, spodnie też to ubieram, ale potem wiecie, nie wiem, czy tą bluzkę założyć, czy tą, bo też ubieram sobie dwie albo więcej, więc to zależy. No właśnie. Więc my teraz w deszczu poruszamy w kierunku jarmarku wielkanocnego. Proszę, my już jesteśmy na sali. Solenizant pompuje balony. Pompuje balony. Ty pamiętam, że mopowaliśmy na moje urodziny. No ale zobacz, jak to przyleciało. Matko. No. Tutaj już są czarne i białe. Tu jest. No, te, powiem wam, te cyferki coś nie chcą za bardzo się umyć, ale spoko. Nie, no muszą się. Tylko się umyć. Uniesie. Tu jest dziewiątka. Nie wiem, czemu tu kupiłeś dziewiątkę. Nie, to kupiłem szóstkę. Tylko, że można z niej zrobić też dziewiątkę. Bo dzisiaj chciałam sobie wiecie, zrobić loki na wałek, ale coś mi nie wyszło. Więc teraz tak jeszcze szybko tak kręcę. Zaraz się dograć rolkę, tak, która jest na moim Instagramie, więc was tam zapraszam. Proszę, do mną widoczki. Tak wygląda sala. Teraz wam jeszcze pokażę. No i pamiętam, jak to były właśnie moje urodziny. Tak się prezentują stoły. Tu są baloniki. A tu są dmuchane kolejne, teraz czwórka, ale starczy ci ten hel? No jest, w ogóle napompuję, bo ja widzę, że jest jakiś problem techniczny. Nie, no jest. No jest, dobra. O, już się robi ładnie. No, to jest tak. Balony. Ale właśnie na mojej urodziny pamiętam, że było trochę inaczej, tak? Tak, że były chyba takie... Taką inną ściankę troszkę, inna kolorystyka była, tak. Nie? No. Ciekawe, jak wygląda tort. Tak? Bo akurat torta nie widziałam, jaki on miał być. A, no ja też ale nie widziałam. Ale bardzo się szurką stało. Co się stało? Ona pękła, nie? Aha. A to czym to może było skleić? Nie, tego nie skleisz, a po prostu była uszkodzona, ale teraz już uratujemy może. Będzie pomóż ci? Kiedy się zepsuł i to teraz te... Nie wiem, jak to on w sumie. Nie są to ani warkocze, jeszcze w domu. Widzicie, szybko kręciłam na skarpetki, a to coś nie wyszło. I zaraz wam pokażę w sumie też, jaką mam dzisiaj sukienkę, którą wybrałam właśnie z tych moich dwóch. Jest godzina 14:24, więc za jakieś no pół godziny przychodzą goście, więc my tutaj działamy i widzimy się później. I taką sukienkę wybrałam. Myślałam jeszcze, wiecie, na tą zieloną, którą wam pokazywałam, ale jednak padł wybór na ten, więc teraz idę rozpuścić te moje a la warkocze i zobaczymy, czy coś z nich w ogóle wyszło. I teraz czas rozwalić te moje fale, nazwijmy to, i co z nich wyszło. Powiem tak, średnio, ale nie, no coś tam jest, ja pokażę, może tak, nie no, coś się zakręciło, więc dobra, tak to wyszło, zostawiam, na bałek mi nie wyszło, na skarpetki w sumie to nie jest najlepszy efekt, nie wiem, ale w sumie powiem wam, że w ogóle się nawet nie spuszyły, więc fajnie, a jest taki gładziutki, fajny, więc tak się prezentuje, o. Więc myślę, że widzimy się później i pokażę wam też jak wygląda w sumie tort, bo nikt z nas nie wie jak ja wygląda. Go też nie no ja też nie, niespodzianka na więc będzie wiecie, dla wszystkich niespodzianka tak samo jak dla was. Niech żyje, żyje nam, jeszcze raz, jeszcze raz. Po imprezce urodzinowej, o, proszę tutaj balon we włosach mi został, bo sobie chciałam związać, a mi się tutaj tak balon zaczepił. Fajna była imprezka, my teraz wracamy do domu. Już wam powiem, która nawet jest godzina. Jest godzina 19:45, no ale to wiadomo, zaraz już idziemy do domu. Do króliczków, tak dzisiaj wyglądał dzień, potem wam pokażę. W sumie dzisiaj, tak, dzisiaj był dzień urodzinowy, świętowaliśmy, no i potem pokażę w domu, co wczoraj kupiłam i co aktualnie, powiedzmy, że tak składam, tworzę to, to jest takie DIY, ale to jak już wrócimy do domu. Właśnie mamy tą rzecz DIY, którą sobie nie kupiłam, czy to jest coś takie, to jest w sumie warzywnik, jak się nie mylę, taki wiecie, sklep z warzywami, no i tutaj właśnie on się świeci w ciemności,
wiecie, tutaj jeszcze będę czyściła, tak to nazwę. Wiadomo, nie jest to jakoś prosto czy tak dalej, ale wiecie, tu będzie wszystko czyszczone z tego kleju. Tutaj już są złożone niektóre rzeczy. O, to mi się najbardziej podoba chyba, te właśnie pudełeczka. Czekajcie. O, te pudełeczka, to jest takie jedno. No i tak się tutaj prezentuje. Tutaj jeszcze jest, o, waga, proszę. I tutaj, czekajcie, może to pokażę. Tutaj w środku, o, są kabele, które nawet wychodzi taka jego część. I to tu gdzieś idzie, ale to potem sobie, potem to będę robiła. No a teraz sobie co wycinam, są nasiona, w sumie nawet nie wiem co, ale takie jakby nasionka, takie jakby wiecie, opakowania z nasion, takich różnych rzeczy. Tutaj jeszcze jest takie, wiecie, same teraz akcesoria w sumie mi zostały. Jedynie teraz to muszę zrobić, jakby ogród zimowy, coś takiego to można tak nazwać. I tutaj, o tutaj jeszcze mi została właśnie, tak, o tutaj mi zostało, to jeszcze, wiadomo, to też... też maluję ściany, tutaj muszę dokończyć, bo tak średnio to wyszło. No, a tak się póki to prezentuje. Jestem ciekawa, czy jakby będzie się świecił ten domek, czy mi się uda jakoś tam, wiecie, połączyć te kabelki. Na pewno. Hmm? No ale to wiecie, zobaczymy w późniejszym etapie, więc teraz się biorę za dalsze, nazwijmy to, zbudowanie naszego warzywniaczka. I teraz wracamy z urodzinowego obiadu. O, tam byliśmy. Tam właśnie jest za mną. A, faktycznie, widać, no. Jeszcze byliśmy się chwilę przejść po Katowicach. Jeszcze zrobiło ciemno. Tak, ciemno, bo dzisiaj, słuchajcie, jest niedziela handlowa, tak. Jeszcze coś skoczyło. Jakieś, przede wszystkim do włosów, nie? No, tam jakieś też kupować. Pielęgnacje. Ja kupiłam taki właśnie jakby spray do fal, wiecie. Przetestuję, bo sobie nie chciałam robić fala na tym wałku, ale coś mi nie wyszło i wolę innym na skarpetkach robić, mi się trzymają nawet dłużej. No właśnie, słuchajcie, dla mnie to jest nowość, robienie loków na skarpetce, ale super metoda, bo nawet lepiej ci wyszło niż na tych, wiecie, takie są wałki. Właśnie mam ten wałek i... ten wałek, taki jedną wałek. Tak, chyba trzeba jakoś inaczej, muszę popróbować kiedyś też zrobię, może w weekend. No i co, my wracamy do domu, to już w poniedziałek i do szkoły. Ale wiecie, jaki jest plus w tym tygodniu, że wiadomo, no 3 dni chodzimy do szkoły. A tak naprawdę my w środę jedziemy na wydział, no? Nauk o Ziemi, tak. Więc pojedziemy, nas nie będzie cały dzień. A wiesz, kto tam się uczył? Tak. Kto? Tata. No, wiecie, my tam pojedziemy na cały dzień, więc nie będzie w sumie ostatni dzień w szkole, więc tylko poniedziałek, wtorek. Wow, ale te ptaki tak. Się tu kłócą. Ale ty, ja, w sumie to będzie tydzień wolnego teraz, bo zobacz, tak. Do środy chodzicie, a ty środę jeszcze masz tam taką wyjazdową, no to w kolejną środę, cały tydzień. Tak. Cały tydzień wolny i potem do szkoły wracamy. Widzicie to czerwone coś? Nie, to Marek. Spoczko. No i co, Mareczku? No. Dzień dobry, pięknie. Wieczór. Pięknie. Właśnie mówimy, jak one się tu kłócą, te ptaki, czy one ale może też dyskutują. Ale też mi się tak wydaje, te gawron, czy to jest po lewej? Ale bardzo, bardzo przyjemnie się tego słucha, wiosennie jest, ja idziemy. Ja nagrałem. Tak? Nagrałeś? Oczywiście, sobie nagrałem. My jedziemy do domu. Zakończyliśmy urodziny, powiem tak, wam. Tak, zakończyliśmy, jak bym nazwała... Najdłużej trwające urodziny. No tak, to są takie zazwyczaj najdłużej... Od kiedy? Od środy? Od środy do niedzieli, no. Pięknie. Więc wiecie, trochę było świętowanie, teraz wracamy do domu, do króliczków i potem jeszcze Jor musi wziąć swoje lekarstwo. Ale ja wam powiem, w ogóle mu to nie działa, przychodzi, nie? Nie przychodzi, no więc zobaczymy. Kicha już kolejny tydzień. No i będzie miał inhalację. O nie, nie wyobrażam sobie. Ale nie. Zobacz, jaki piękny księżyc tam. A mam, teraz pokażę. I z tego, co słyszałam, to właśnie dzisiaj, w sensie 25, ma być pełnia księżyca. Tak? No, a teraz się już schował. Moi drodzy, teraz wracam z wycieczki szkolnej. Tak, dzisiaj mieliśmy taką w sumie klasową. Dwie klasy siódme pojechały, w tym my. Wydział Nauk o Ziemi. Fajnie było, mi się podobało, więc wracam do domu. I co? I kochani, się zaczynamy już. Przerwę świąteczną, więc się cieszę. Mamy do wtorku wolne. W sumie na dzisiaj zbytnio nie mam planów, ale miałam robić porządki przedświąteczne w toalecie, ale nie wiem, czy wiecie, jakoś wyjdzie, bo tam w sumie
A teraz patrzcie, mama mi napisała właśnie ten, gdzie stoi auto, więc ja idę do auta i widzimy się. Ja już wróciłam do domu i teraz się biorę do porządki. O, proszę tutaj. Toaletka jest czyszczona, potem będzie biurko i potem ten zagłówek, no i szafka nocna. Gdzie teraz idę kończyć moje porządki przedświąteczne. I co, moi drodzy, widzimy się już w nowym vlogu za tydzień piątek ze świąt. Pokażę wam, co dostałam od zajączka, ale to już w następnym vlogu. Więc ja mam jeszcze zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych. No i co, widzimy się za tydzień w piątek o 17:00. To na razie, pa!